Wiadomo, Michał Skóraś, dzisiaj powołanie dla Bartosza Salamona, który w takim trybie ratunkowym, wybrał się do kadry, bo wiadomo Kamil Piątkowski, Jan Bednarek, problemy ze zdrowiem. Ben Lederman z Rakowa właśnie powołany, akurat w tym ostatnim meczu nie zagrał z powodu jakiegoś delikatnego urazu, ale był dzisiaj na konferencji pracowej, powiedział, że wszystko jest ok. Ty jak grałeś przeciwko, czy widziałeś tego, tego zawodnika, to, to myślisz, że to jest potencjał na, na kadrowicza? Bo ludzie często zastanawiają się, czy zastanawiali się o co chodzi z tym Ledermanem. Znaczy, powiem szczerze, że spodziewałem się powołania piłkarza z Rakowa, ale to bardziej chodziło mi o Nowaka, że tak mi chodziło po głowie, tak mu już gdzieś tam Radził powiedział o tych statystykach, że jest. Rzeczywiście on się bardzo mocno wyróżnia, jeżeli chodzi nawet o taką grę między liniami, się bardzo łatwo odwraca z piłką, on widzi pewne zagrania, też takie podrzutki gdzieś na linią obrony wpuszczając kogoś sanacan sana z bramkarzem, to są nietuzinkowe zagrania, to nie robi tego pierwszy lepszy piłkarz na boisku, to trzeba po prostu to mieć i czuć się pewnie. No i po nim widać taką właśnie jakość piłkarską. Ben Lederman jest na pewno to młody zawodnik, który potrafił się przebić w Rakowie i on tam gra też dużo minut, gra regularnie. To samo mówi za siebie, więc gdzieś trener dojrzał coś może na jakiejś pozycji, na której widzi po prostu funkcję dla tego piłkarza w jakimś aspekcie. A Ty byłeś zaskoczony? No bo jednak długa przerwa z piłką, kontuzja, wraca, kilka meczów rozegrał i jest już powołanie. Ale rozegrał no, w drużynie, która cały czas jest jakby na topie. no i też potrzeba, Potrzebna jest taka szóstka, szóstko-ósemka. No, no, zresztą no, trzeba powiedzieć, no, że nie ma, nie ma szóstki, która grała na Mistrzostwach Świata, która, o, którą praktycznie cały czas kojarzymy z kadrą, więc trzeba szukać tego zastępstwa. Nie wiadomo, czy to będzie to, no, ale wiesz, no, na powołanie na pewno ktoś z Rakowa no, zasłużył. Znaczy, może nie zasłużył, ale pokazał tą, tą grą, że jednak no, powinien być powołany. No, dobrze, że nie został Nowak powołany, no, bo wtedy i yy, ty i nowak nie zostaliście powołani, czyli nikt nie jest, disappointed, następne słówka angielskie, nikt nie jest rozczarowany.